7 Days to Die, nowe zombiaki i animacje. No siemandero mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk i jedziemy dzisiaj z kolejnym materiałem 7 Days to Die Alpha 20. Więc słuchajcie, po ostatnim deweloperskim streamie dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy, więc no zobaczmy. Więc o zombiakach już wiemy, dlatego że już żeśmy widzieli w poprzednim filmie. Natomiast tutaj się okazuje, że jeszcze dodatkowe są takie elementy, plus pokażą nam ciekawe nowe animacje zombie, więc zaczynamy. Ja sobie odpalam film i lecimy. No i tak, kochani, słuchajcie, więc widzimy tutaj tego nowego zombiaka spalonego. No tak jak widzicie, bardzo ładnie wygląda. Tym razem możemy się przyjrzeć, jakby jak on wygląda z każdej perspektywy, z przodu, z tyłu, z boku i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Oni tutaj tłumaczą jeszcze jedną rzecz, dlaczego na przykład na zdjęciach, tak jak teraz widzimy, ten zombiak wygląda tak super, super high res, a w grze wygląda troszkę już tak inaczej, nie? Więc oni wytłumaczyli, jak to działa, żeby w grze on wyglądał w miarę high res, to oni muszą bardzo, bardzo, bardzo high res zrobić tą postać najpierw i dopiero jakoś biorą tę teksturę i nakładają na ten lower res resolution tej postaci w grze. Także tak to tutaj, słuchajcie, wszystko wygląda, tak jak widzicie. No i tutaj wiadomo, zdjęcia z bliska tego zombiala. No wygląda dosyć strasznie, przyznam szczerze, jakbym miał się z nim spotkać, to dosyć hardkorowo. No i tutaj mamy już, kochani, naszą wspaniałą zombie-wiedźmę. Wygląda naprawdę bardzo strasznie, tak jak już widzieliśmy wcześniej, natomiast teraz jakby mamy z innych perspektyw, jak widzicie, z boku, z tyłu, z przodu, także dużo więcej nam pokazują. Ciekawy jestem, jak będzie rozwiązana sytuacja z włosami tych zombie, czy te włosy będą na przykład fajnie się tak poruszały na wietrze, czy będzie tak jak dotychczas, że to był taki po prostu splątany kłąb tych włosów jako jeden blok. Tu macie kolejnego właśnie tego nowego tradera, także też bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tu mamy kolejnego tradera, w sumie nie wiem, który to jest ten trader, ale no spoko. Też fajnie wygląda. No i tutaj zaczęli pokazywać te stare zombie, no to tutaj my te zombie już mamy w grze, nie? Także to jest bezpośrednio chyba model już z gry. Także tego to już znamy. Natomiast ten nowy zakapturzony zombie, no to jest ten nowy, co będzie w Alfie 20. On zastąpi naszego kapturnika, naszego tego skateboardera, tak? Tego, co jeździ tam niby deskorolkarza takiego. No ten wygląda dużo lepiej, przyznam szczerze, także bardzo, bardzo ładnie to wygląda. To są, słuchajcie, nowe zdjęcia, nowe ujęcia. Tutaj wygląda właśnie, pokazują w tej chwili ten sculpt cały, tą rzeźbę tego potworka. Oni najpierw jakoś to rzeźbią chyba w jakimś blenderze, nie wiem, w jakimś tam specjalnym programie takim 3D i dopiero potem nakładają na to tekstury i tak dalej, nie? No tutaj macie tego nowego pająka, ale tego starego pająka i właśnie nie wiem, czy on będzie się zachowywał jak pająk. Może być tak, że myliłem się w poprzednim filmie, bo mówiłem, że będą dwie wersje pająka, no bo to jest de facto ten stary pająk. Natomiast może być tak, że on po prostu będzie sobie normalnie tam gdzieś człeptał. Natomiast fajnie go zrobili, nie? Stara postać, ale po prostu no, odświeżyli go bardzo ładnie. Kolejny właśnie tutaj macie, kolejny sprzedawca. Też nie wiem, który to jest tak naprawdę, ale nie wiem, czy to jest jakiś nowy sprzedawca, w sumie nie jestem pewien. Ale fajnie bardzo wygląda. Gogle jakieś, kurcze, szczęśliwe widzę, ma na szyi. Jakąś tam kamizelkę. Tak, tutaj pokazują w tej chwili sculpt, czyli właśnie ten rzeźbę, model rzeźbę tego biznesmena zombie. No i to właśnie mówią, że to jest high poly, nie? Sculpt. Także i tym się zajmował ten cały Keanu Reeves, o którym też mówiliśmy w jednym z filmów.
No, wygląda to ładnie. Natomiast mi się dalej wydaje, że to jest to wszystko to samo. Już myśmy to mieli, już my to mamy. Oni tam delikatnie troszeczkę odświeżają i pokazują, jak to wygląda. Naprawdę, no, wygląda to nieźle, ale to już jest to, co wszyscy widzieli tak naprawdę. Lecimy dalej. Tutaj mamy właśnie tą nową zombie pielęgniarkę. No, tak jak już żeśmy widzieli w poprzednich filmach, wygląda naprawdę bardzo strasznie. Bardzo tak realistycznie i da się w to uwierzyć, że to jest jakiś tam zombiak, a nie jakiś kurde, jakaś popierdółka, nie? Także wiecie, wygląda całkiem spoko, według mnie. Tutaj kolejny właśnie zombiak, to jest ten drwal cały, ten Lumberjack. Już też żeśmy go widzieli tak naprawdę. Oni tutaj tłumaczą właśnie cały proces, właśnie, który mówiłem, jak oni tam to wszystko robią. Widać, że w tym streamie nie było aż tak mocno dużo, wiecie, takich super informacji, które by nam powiedzieli. Chyba w przyszłym dopiero będzie, jeśli chodzi o ten random jam, bo myślałem, że teraz będzie, że się skupią na tym trochę, ale widzę, że tylko o zombiakach było. Za to, jak zobaczycie animację, to zwariujecie, więc zaraz do tego dojdziemy. Tu znowu pokazują tego zombie policjanta, tego nowego. Także też bardzo fajnie to wszystko wygląda. Nareszcie go widać właśnie z każdej perspektywy, nie? To też jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Tak, no i tutaj, słuchajcie, pokazał się nowy zombiak, którego wcześniej nam nie pokazali. Jest to nowy zombie żołnierz. W nowym ekwipunku, w nowym, słuchajcie, w nowych ciuchach, no, odświeżony. Wygląda dosyć ciekawie. Zdecydowanie wygląda bardziej realistycznie i bardziej, wiecie, tak, no po prostu bardziej high res niż ten poprzedni, także no, podoba mi się. No i takim rzeczywiście w pełnym rynsztunku, nie, tutaj z plecakiem jakimś, wiesz, ten cały hełm i ta kamizelka cała, którą ma, no to tak gotowy na wojnę, nie. Ciekawy jestem, bo widzę, że ma pas z amunicją jakąś, nie wiem, granatnikami czy czymś. Ciekawy jestem, czy będzie można, jak go rozwalimy, czy będzie można zlutować tą amunicję. No i tutaj macie tego nowego zombie Spidera, no to już żeśmy go widzieli wcześniej, tak? Natomiast tutaj będą pokazywali jeszcze inne dodatki. No ładnie to wygląda. Ten Spider zombie wygląda naprawdę ładnie. No, tutaj tłumaczy właśnie, co tutaj, czym się kierował, jak to próbował tutaj zrobić. Mi ten zombiak niesamowicie przypomina, słuchajcie, z filmu, nie wiem kto oglądał, piszcie w komentarzach, Blade z Wesley Snipesem, to druga część tego filmu właśnie miała tego typu zombiaki, że im się tak te szczęki otwierały w tą stronę, tak dziwnie, nie? Bardzo, bardzo podobny koncept. Nie wiem, czy przypadkiem z tego właśnie może zaczerpnęli pomysł na tego zombiaka, tylko że tam nie było zombiaków, tam były wampiry. Tak, tutaj słuchajcie, mamy też, nie wiem czy ostatnio była pokazana, ale raczej chyba nie. Mamy nową, słuchajcie, zombie panią, co pracuje w laboratorium. I tu będzie ciekawostka, tak jak widzicie, ona tą rękę lewą, czy no lewą, ma tak dziwnie wygiętą, a to dlatego, że oni zrobili taki feature, że ta ręka i będzie, wiecie, ona będzie luźno prawie się tam trzymała na włosku, jak ona będzie chodziła albo biegała i będzie ta ręka i tam tego, nie? I będzie możliwość, że ta ręka jej odpadnie na przykład, nie? Także nie wiem, gdzie ona tą rękę wkładała, ale słuchajcie, tak to będzie wyglądało. Także dużo, dużo bardziej strasznie. Zobaczcie też na jej tą twarz, jak to wszystko jest tutaj zrobione. Kawałek widać jej, kurczę, nie wiem, mózgu tutaj po lewej stronie, po lewej stronie jakby, i po lewej jej twarzy stronie, bo tu na ekranie widać po prawej stronie, ale wiecie, o czym mówię, lewa strona, nie? Takie, no, wystające coś tam, no kurczę, no wygląda to dosyć strasznie, nie? Przyznam szczerze. Tutaj pokazują tego jeszcze hazmat zombiego. No ale to już widzieliśmy też w pierwszym, chyba w jednym z pierwszych filmów, który pokazywałem. Tutaj będzie jeszcze piesek raz pokazany. Tak bardzo się powtarza wszystko, nie? Ale zaraz dojdziemy do bardzo ciekawych rzeczy, także bądźcie czujni. Jest nowy, słuchajcie, zombie, ten Vulture, nie? Ten cały ptaszysko. Ten zombie sęp. Bardzo fajnie wygląda. Dużo, dużo
bardziej realistycznie. Okej, on tutaj mówi, że on jakby pracował nad tym tutaj właśnie sępem, jakby dodatkowo robiąc tam inne zadania, nie? Które były mu powierzone. I udało mu się coś takiego ogarnąć. No, wygląda to super. Aha, okej. I teraz tutaj jest jakby ta druga wersja. I ta wersja jest tu już taka, która będzie w grze. Ta low poly to jest ta, która jest w grze. No, wygląda spoko. No, trochę jest obskubany z piór. No i tutaj macie, słuchajcie, zombiaczkę Marlenkę, którą żeśmy już, no znamy ją bardzo dobrze, natomiast oczywiście ona dostała w Alfie 19 facelift, jak to się mówi po angielsku, dostała troszeczkę, wiecie, lepszą teksturkę i tak dalej. Natomiast tutaj dodane zostało jeszcze takie coś, że na przykład jej oko odpada, nie? I to oko będzie jej zwisało i ona sobie będzie chodziła, także będzie fajnie, nie? Będzie mogła widzieć wszystko, co jest naprzeciwko niej, jak i również... Jak to się mówi, zawsze patrzy pod nogi. Także tak. No wygląda to niesamowicie. Nie wygląda to naprawdę nieźle, nie? Powiem wam szczerze. A i jeszcze teraz tutaj taki bardzo duży update, jeśli chodzi o właśnie rozwalanie zombiaków i to się właśnie zaraz będzie zazębiało z tym, co będziemy zaraz oglądać. Oni tutaj będą zaraz tłumaczyli przewinę. Oni tu będą tłumaczyli, tak jak widzicie na ekranie, macie kawałki, tam jakieś oczy, jakiś język, jakiś mózg, jakiś, kurczę, kawałek szyi z kawałkiem kręgosłupa. W momencie, jak będziemy na przykład odcinali, nie wiem, głowę zombiakowi, to już nie będzie tak, że tak jak kiedyś było, że on tu to porównał, że tak jakby, kurde, to wyglądało jakby, nie wiem, jak obcięłeś mu głowę, to... zamieniało się nagle, wiesz, w kawałek mięsa, to wyglądało jak hamburger albo coś, no to tak to przyrównał do tego. Teraz będzie, no zresztą sami zobaczycie za chwilę, ale no teraz będzie to wszystko bardziej realnie wyglądało. Dobra, i tutaj się zaczyna, słuchajcie, animacje nowe zombie i więc, no, nowe animacje. No i mamy. I to jest ta zombiaczka, widzicie jak jej ta ręka chodzi, luźno. On też mówi tutaj, że to jest oczywiście na świecie tym testowym, deweloperskim, wiesz, więc to też dużo lepiej będzie wyglądało normalnie w grze, nie? Dlatego, że tutaj jest jeszcze bardziej low resolution, czyli jeszcze jest bardziej, wiecie, grafika taka delikatniejsza, nie? No ale widzicie, tutaj coś tam jej się powiewa, tak? Plakietka i też powiewa. Ta ręka i tak dalej, nie? Także na tym się skupili, żeby porobić nowe takie animacje. Dobra, lecimy z kolejną animacją, bo chciałem wam to pokazać koniecznie. Dobra, macie, słuchajcie, żołnierza. Zobaczcie, jak wygląda w tej chwili żołnierz. Teraz nie wiem, czy to jest, jak on już dostał od nas, na przykład z jakiegoś tam narzędzia ciętego, bo zobaczcie, jak on wygląda, rozszarpywane ma wszystko, flaki mu wiszą. I on mówi, że na razie to jest tylko demo takie dla nas, żeby tylko mniej więcej zobaczyć, że oni są w stanie, wiecie, zanimować różne elementy. Bo to tak trochę nienaturalnie wygląda, powiem szczerze. No ale to jest na razie taki loop tylko, tak? Czyli to cały czas idzie w jednym, wiecie, tam cały czas na powtórce cały czas leci, nie? Ten filmik jakby, ta animacja. No ale wygląda to naprawdę nieźle, jak widzicie, no dosyć hardkorowo. Najlepsze jest to, że oni będą mogli pracować non-stop, wiadomo, tak jak mamy teraz, wiecie, Alfa 19, była 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, no to jak oni będą pracowali na tym cały czas, to po prostu w nowych jakby odsłonach tej Alfy 20 będą się pojawiały więcej animacji, nowych zombie i tak dalej, nie? Bo też na początku mówili, że tylko wybrane zombie dostaną takie ciekawe nowe animacje, które zresztą zaraz będziemy widzieć. Natomiast w miarę czasu wszystkie zombie otrzymają te animacje. No i teraz słuchajcie, tutaj widzimy tego nowego zombiaka, takiego z radioaktywnego, tego z bulwami. Już sobie, o, mamy go. Zobaczcie, jak fajnie mu
te bulwy tak pulsują, nie? Tak jakby zaraz miało coś tam, kurde, pęknąć i wyciec jakiś kwas albo coś, nie? Fajnie to wygląda, tak przypomina mi trochę jednego z charakterów z Resident Evil gry. Dosyć fajnie to wygląda. Piszcie w komentarzach, co myślicie. No i tu macie, słuchajcie, design concept to jest oczywiście. Tu macie nową animację, jak trzepniecie zombiaka na przykład pałką, czymś takim tępym narzędziem w łeb z tyłu na przykład, albo z boku, to tak się dzieje. Odpada mu, słuchajcie, pół twarzy i oko mu zwisa, nie? Także będą różne animacje. Oni... Nie będzie tylko jedna, że tam jeden zombie będzie miał tylko jedną opcję. Będzie kilka różnych opcji, czyli na przykład, nie wiem, jak uderzysz go tam z przodu, to coś innego się może stać. Jak uderzysz go z boku, to będzie coś innego. Jak mu na przykład zaatakujesz go jakąś tam maczetą, to jeszcze inaczej, nie? Także ma być, wiecie, tak, żeby po prostu była różnorodność i realistyka większa, nie? No wygląda to kozacko. To aż trudno uwierzyć, że to jest w ogóle zombiak z Seven Daysa. No, wygląda to naprawdę super. No i dobra, teraz zobaczcie, co się dzieje, jak on go siekierą na przykład po ręce, tak? Ręka ucięta. Co nie? Tylko, że co się jeszcze dzieje, widzicie, on mu, niby mu obciął nogę, rękę, ale tak naprawdę mu ta ręka zniknęła. Druga część ręki obciętej zniknęła. Ale głowa już zostaje, widzicie, co się dzieje z głową? Głowa odpada i zostaje obok ciała. I tak oni mówili, że te ręce też będą zostawały, nie? Te, że oni to tak zrobią. Zobaczcie, co się dzieje, jakie w ogóle animacje. Nie do wiary. Wyobraźcie sobie hordę teraz, jak będziecie walczyli z jakąś, kurczę, taką wandering hordą, która biegnie do was z rana. My z paskudem często gęsto po hordach właśnie mamy takie sytuacje. Drugą rzecz, którą mówią, to że jeżeli ktoś będzie się źle z tym czuł, że za dużo tam jest, wiecie, no takich drastycznych scen, będzie to sobie można wyłączyć tą animację. Nie wiem, jak oni to rozwiążą, ale mówili właśnie o tym, że będzie to można wyłączyć. Nie? Ja zdecydowanie nie będę tego wyłączał, bo uważam, że jest to wspaniałe. Uważam, że jest to wspaniałe, dlatego że jest to większa realistyka. Jeszcze jedynie co, to chciałbym, żeby ta ręka i noga mu zostawały, żeby tam gdzieś... Odleciała ta ręka mu, czy tam noga odcięta i gdzieś tam zostawała obok niego, tak jak ta głowa w tej chwili, która spada. Także, no... Tak jak widzicie, wygląda to naprawdę super, nie? Można nacieszyć oczy. Dobra, on tutaj pokazuje, jak on robi te animacje, zobaczcie. No, policjant prima ballerina, nie? No, jak sobie nóżką ładnie tutaj fika. Także tak. Tutaj macie pieska i on tutaj pokazuje, co może robić, wiecie, jakie animacje ten piesek może mieć. Czyli zobaczcie, uszy się mu będą ruszały, tak? Szczęka się mu będzie ruszała, nogi, zobaczcie, w różne strony, tak? No, będzie naprawdę bardziej, wiecie, wszystko takie, no, realistyczne po prostu. To, na co żeśmy czekali, zobaczcie, nawet, kurczę, tyłeczek mu się tam, kurde, trząsł. Temu pieskowi. No zdecydowanie fajne bajery. Ale on tu zaraz będzie dalej pokazywał właśnie różne animacje tego psa. Zobaczmy. O, zobaczcie. Animacja biegania będzie pokazana. Ja pierdykam, widzisz? Zobacz, jak on fajnie biega teraz. Tutaj szczęka mu się też rusza, tak? Przy tym bieganiu coś tam, wiesz, nie? No tutaj, załóżmy, dostał z jakiegoś tam, kurde, snajperki i pada, nie? No nie wiem, jakoś tak wygląda mi to bardziej, wiecie, tak naturalnie. Te nowe animacje będą zdecydowanie fajne, bo ja przyznam szczerze, jak psy biegały, to one naprawdę komicznie biegały, nie? I w ogóle ta cała animacja była komiczna. I nawet zombie, jak biegną, to one tak jakby biegły po jakiejś linii, dosłownie, też tak jakoś mało naturalnie, nie wiem, mam nadzieję, że to zmienią, bo jest to takie dosyć wkurzające, nie? Tak, teraz będą pokazywali właśnie animację tego nowego Spidera, jego żuchwy. Także zobaczcie, jak to wygląda. To nie, także tutaj ta żuchwa mu się będzie w ten sposób otwierała.
Niestety co chwilę im ekran zanikał. Nie wiem, co oni tam, kurde, coś robili. To było chyba, oni mieli to na jakichś takich filmikach, klipach nagrane. No i zobaczcie, jak to wszystko fajnie się to wszystko rusza. Ten język mu tutaj, kurde, chodzi. Zęby. Dosyć ciekawie. Tak, no i tutaj macie, słuchajcie, naszą krzykaczkę pokazaną w akcji. On mówi, że tutaj troszeczkę te wszystkie ruchy są bardziej, tak wiecie, uwydatnione i troszeczkę przesadzone. To będzie troszkę tak bardziej subtelnie wszystko zrobione. Natomiast, no, tak to mniej więcej będzie wyglądało, nie? Także dosyć hardkorowo. No i tutaj macie jeszcze tego zombie Spidera, tak? Taką animację, jak on tam się będzie kurzał na nas. Też tego bekę zrobili, że tam taki dźwięk wydał jeden z deweloperów bekowy i mówi, że tak właśnie będzie, tak będzie jakby warczał o mnie, że będzie na tej zasadzie. Także tak, słuchajcie. Niech ja sprawdzę, czy są jeszcze jakieś dodatkowe animacje. Nie. I to już jest wszystko. I potem były jeszcze pytania, odpowiedzi. Przyznam szczerze, nie doczekałem do samego końca tych pytań i odpowiedzi, bo one zazwyczaj są podobne, te pytania i odpowiedzi od wszystkich. Szkoda, że jest, streamy są tak strasznie późno albo wcześnie, rano dla nas, bo wszedłbym na taki stream do nich i ja bym im konkretnie pytania pozadawał. Natomiast nie wiadomo też, czy by akurat na moje odpowiedzieli, bo tam było sporo osób na tym czacie, nie? Także słuchajcie, tak to wygląda. Alfa 20 już zbliża się dużymi krokami. Kto nie wie, to słuchajcie, prawdopodobnie, tak jak Pimsy mówiły, eksperymentalna wersja pojawi się przed Halloween, także już bardzo, bardzo niedługo. No i co? To tyle na ten materiał. Jeżeli się podobał, to łapka, wiadomo, to tamto. Wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, jak zostajecie troszkę ze mną na dłużej. Zapraszam was, kochani, na Discorda. Bardzo ważne, wbijajcie na Discord, bo jak wejdzie Alfa 20, to jeden, dostajemy, znaczy wy dostajecie ode mnie serwer, dostęp do niego będzie, wszystkie informacje będą właśnie na moim Discordzie, a dwa, będę miał do rozdania trzy klucze do właśnie Alfy 20, do 7 Days to Die. Także dzięki jeszcze raz za sprawdzenie do końca tego materiału i widzimy się w kolejnym. Siemandero!